Witam Was z nowej, troszeczkę scenarii zmienionej. Ponieważ siedzę po prostu u mojej dziewczyny, zakupiłem sobie laptopa, więc teraz jestem trochę bardziej mobilny. Mogę Wam ponagrywać o służbie z różnych miejsc, więc pewnie teraz ta scenaria będzie trochę inna. I zapraszam Was dzisiaj na top 5 najlepszych policyjnych gier z perspektywy służby w policji. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od Federalnych. Siemano mordeczki, Sierżan Bageta z tej strony. Witam Was i przepraszam za spóźnienie z filmem, ale niestety, może nawet słyszycie, głos mi się łamie, ponieważ nie wiem, czy mam jakieś zapalenie gardła, czy coś. I generalnie jest słabo. Źle się czuję po prostu, krótko mówiąc. Oprócz tego, kamera mi odmówiła posłuszeństwa wczoraj. Myślałem, że się zepsuła, ale no, gdzieś tam jakieś kombinacje z akumulatorem dały radę i. No i mogę dla Was co nieco nagrać? Nieco Dzisiaj powiem wam tak z policyjnej perspektywy, z racji tego, że też jestem graczem, zresztą streamuję sobie coś tam nawet na moim kanale. Mm, jakie najlepsze policyjne gry ograłem w swoim życiu? Praktycznie miałem z nimi styczność od, y, od zawsze, a zawsze mnie gdzieś tam ten temat, ten, ten, temat? interesował, też prze, przecież dlatego zostałem y, po części y, policjantem. Na początku jeszcze dziękuję wszystkim patronom, którzy mnie wspierają. No i zaczynamy. <laughs> Generalnie nie będzie to taka klasyfikacja od najlepszej do najgorszej czy coś takiego, po prostu będzie to. No, kolejność jest losowa, chociaż taką najlepszą grę zostawię sobie na koniec, według mnie. Więc zaczynając, może nie jest to oczywisty wybór, ale emergency, cała ta seria. Nie wiem, czy kojarzycie. Ja w to grałem za Gnoja. Jak byłem tam jakimś łebkiem, ja nie za bardzo ogarniałem w ogóle tej gry, bo ona wcale nie była taka prosta. To była strategia. Nie jest to taka stricte policyjna gra, bo traktuje ona generalnie o służbach ratowniczych. Tam trzeba było dysponować straż pożarną, policję, trzeba było dysponować karetkę i ty, jakby zarządzałaś, zarządzałeś całym, całym tym inwentarzem służb ratunkowych. Musiałeś dobrze dobrać siły, środki i interwencję czy tam jakąś akcję skutecznie przeprowadzić. Coś będzie dużo cięć, czuję, bo mnie strasznie gardło drapie. I trzeba było tą akcję jakoś skutecznie przeprowadzić. Zapamiętałem tą grę właśnie tak jakoś z, dużym, z dużą taką, taką nostalgią, też ze względu na to, że pochodzi to z dobrych czasów mojego życia po prostu, bo grałem w nią, tak jak mówię, no miałem maksymalnie kilkanaście lat wtedy, może z dwanaście i pamiętam, że tych gier było kilka. Druga pozycja na mojej liście to L.A. Noir. Mm, bardzo fajna gra. To już bardziej taka, yy, zresztą kupiłem ją sobie, będziemy w nią grali na 100% na moim streamie. Yy, świetny klimat w tej grze, jest naprawdę yy, mega fajny motyw z tym um, rozpoznawaniem emocji, kto kiedy ma kłamać yy, i tak dalej. Gra traktuje z tego co pamiętam jakoś o latach 50., -tych, 60. -tych, yy, i przedstawia historię po prostu poli, dwóch policjantów chyba, z tego co pamiętam, yy, amerykańskich. Dokładnie detektywów, czyli takich powiedzmy dochodzeniowców u nas, którzy prowadzą sobie po prostu postępowanie. Nie będę wam tutaj yy, jakoś spoilerował, szczególnie, bo będziemy w nią grali u mnie na kanale, więc nie chcę sobie psuć niespodzianki, że tak powiem i kontentu, ale no tak. Eleanor zapamiętałem naprawdę zajebiście. Numer 3, z którymi już jesteście podejrzewam zaznajomieni na, mojej, na, na moim kanale, ponieważ grałem już w to parę razy, jest to This Is The Police. Bardzo fajna gra, tutaj też dużo dużo zajebistego klimatu. Takiego, kurde, powiedziałbym, niełatwego, bo tam w grę wchodzi korupcja, w grę wchodzi takie zmęczenie służbą. Wypalenie zawodowe, szczególnie tutaj tego głównego bohatera, czyli tego starego gliniarza, który, którym gdzieś tam kierujemy. znaczy my właśnie to kierujemy. Um, kierujemy całym komisariatem. Ponieważ my tam musimy zatrudniać policjantów, zwalniać policjantów, podejmować jakieś tam ruchy kadrowe, to my dysponujemy policjantów do konkretnych interwencji. Także jest to takie trochę przenikanie się jakby bycia komendantem, z dyżurnym, z, dyspozy z dyspozytorem, kadrowcem. I. <coughs> Od nas zależy to, kto pojedzie na interwencję, jak dobierzemy skład patrolu. My też podejmujemy jakieś kluczowe decyzje na interwencji, na przykład czy oddajemy strzał, czy go nie oddajemy, czy podejmujemy pościg za kimś, czy odpuszczamy, i to się potem tam przekłada na, nasze, na naszą reputację i tak dalej. No, bardzo fajna gierka, jeżeli się zastanawiacie nad nią, czy ją kupić, czy w nią zagrać, to zapraszam najpierw na mój kanał, zobaczcie sobie, jak to, jak to tam wszystko bangla, jak to hula. Bo jest to gra specyficzna. Nie jest to gra, w której, nie wiem, mamy wartką akcję i cały czas są pościgi, strzelaniny. Czasami interwencje są takie prozaiczne kompletnie, czasami są niepotwierdzone. Fajna gra, naprawdę ja jestem z niej niesamowicie zadowolony. A jeszcze jedną gierkę będę tak mieć poza programem jako wyróżnienie powiedzmy, bo teraz mi się przypomniała. Gra kolejna, która jest, w, którą ograłem ostatnio i jest według mnie przegenialna, to jest Ready or Not. Zajebista gra, no nie jest najtańsza, bo to cały czas nowa gra. Ale można, no, jeżeli odpowiada wam na przykład klimat army, takiego bardzo taktycznego milsimowego strzelanka, mm, odpowiada wam klimat słota, to na pewno wam się spodoba, ponieważ jest to takie trochę, taki trochę słot 5, bym powiedział. Trzeba tam z głową podchodzić do tego wszystkiego, do tych realizacji. Zresztą ja to rozkminiałem u mnie na kanale, jak graliśmy w, właśnie w Radio to możecie sobie tam te moje rozkminy policyjne, służbowe, właśnie. Pod kątem y, służby, pod kątem pracy w policji, y, ja to tam gdzieś te wszystkie dywagacje zajm zajmowałem u siebie, więc, y, więc y, zapraszam. Y, bardzo fajny model strzelania, bardzo fajna fizyka. Wiadomo, że ta gra jeszcze nie jest do końca dopracowana, zdarzają się bagi, bo to chyba cały czas jest albo Alfa, albo jakiś Early Access, ja nie pamiętam. Y, nie chcę mi się teraz Steam odpalać. W każdym razie, no, gierka jest bardzo fajna, jeżeli ktoś lubi takie bardzo realistyczne shootery to myślę, że na pewno mu się Ornat spodoba. No a w ogóle, jeśli lubicie bezpieczeństwo, temat bezpieczeństwa, to teraz będzie chwila dla partnera mojego kanału, stałego partnera mojego kanału, czyli firmy NordVPN. Ponieważ jeśli zależy Wam na tym, żeby. Trochę się zabezpieczyć w tej sieci, jeżeli zależy wam na tym, żeby na przykład ukryć swoją lokalizację, czy trochę utrudnić działanie również hehe he, policji, he he, oczywiście żartuję, czy różnym innym tajnym służbom. No to NordVPN spieszy wam z pomocą, ponieważ NordVPN pozwala wam zmienić na przykład geolokalizację i uzyskać dostęp do treści, których wcześniej nie mieliście, albo utrudnić zadanie jakimś internetowym rzezimieszkom. A teraz z moim kodem rabatowym możecie nabyć NordVPN w jeszcze korzystniejszej cenie, czyli możecie otrzymać NordVPN 4 miesiące gratis. I pamiętajcie o tym, że tak naprawdę przez 30 dni nie tracicie nic, ponieważ jeśli usługa NordVPN nie będzie Wam odpowiadać, to dostajecie 100% zwrotu kosztów. Macie po prostu 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, więc serdecznie zapraszam. A oczywiście link będziecie też mieli w przypiętym komentarzu i w opisie tego odcinka. Więc tak, zdecydowanie Ready or not, super gra. Bardzo, bardzo na mnie dobre wrażenie zrobiła, no i można grać tam są chyba teamy do 5 osób, ale jeżeli sobie jakieś tam rozszerzenie ściągniecie, to możecie grać do 10 osób. No i absolutny według mnie król policyjnych gier, specjalnie zostawiłem ją na koniec, już o niej wspominałem, czyli SWAT 4. No Jest to gra, która we mnie absolutnie zaszczepiła miłość do takich policyjnych shooterów. Totalnie taktyczna gierka, mówię taki trochę wcześniejszy Red Ja pamiętam, że cieło się w to cały czas w gimnazjum, w liceum też. Bo w ogóle bardzo lubię wracać do tej gry. Ona się całkiem nieźle zestarzała. Tam pamiętam, wprowadzili tą całą ideę Optiwanda. Można sobie było zaglądać pod drzwi, można było wchodzić na głośno, można było wchodzić na cicho, można było wydawać polecenia swoim policjantom z oddziału, można było sobie dobierać broń. Bardzo, bardzo fajna grana. No, według mnie. No i to jest chyba oficjalnie najlepsza policyjna gra, w jaką kiedykolwiek grałem. Wiadomo, że jest to też podyktowane tym, że po prostu mam duży sentyment do tej gry, bo jakby od niej się zaczęła taka moja przygoda z policyjnymi grami, natomiast no SWOT 4 jest absolutnie pozycją, w którą trzeba zagrać, jeżeli interesuje się policją, jeżeli interesuje się służbami. No i tak jak powiedziałem, wpadła mi do głowy dosłownie taka gierka, pewnie większość z Was jej nie zna i teraz jak pooglądałem sobie jakieś tam gameplaye, to ona wcale nie była aż taka fajna ta gra chyba. Po prostu ją zapamiętałem, bo była taka trochę zakazana dla mnie. Bo mi tam mama gdzieś truła dupę, że w nią gram. Bo była po prostu bardzo brutalna i tam się kierowało. Pamiętam, że się tam kierowało chuliganami po prostu takimi bandytami stadionowymi. Ale chyba dało się też jakąś kampanię policyjną zrobić, że się jakby oddziałami prewencji kierowało. Gra się po prostu nazywała Hooligans. To była też taka strategia czasu rzeczywistego, że tam trzeba sobie było właśnie kierować tym, jakieś tam były różne misje, coś trzeba było zniszczyć, jakąś zadymę trzeba było zrobić. No i to takie moje wyróżnienie w sobie, bo to nie jest do końca gra policyjna, to jest wręcz, wręcz mi powiedział, to jest gra taka bandycka, jak młodzież bandycka na szkolnej. O, właśnie! Natomiast no... Ja ją zapamiętałem bardzo fajnie i mam, mam z nią same dobre wspomnienia w sumie, bo grałem w nią najpierw u takiego mojego dobrego kolegi. Pokryłem mu właśnie. Potem ją gdzieś tam pożyczyłem od niego. Ja ją miałem w domu. Yy... O dziwo, coś tam ogarnąłem, o co nie chodzi. A jakie wy macie swoje ulubione policyjne gry? Dajcie znać w komentarzach. Ja was żegnam. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim patronom z Patronite, Zapraszam do skorzystania z usług NordVPN. Trzymajcie się i hej.